Debata o bezpieczeństwie młodych kierowców na drodze to już trzecia debata, którą organizujemy w naszej szkole. Jest to debata wojewódzka. Uczestniczą szkoły nie tylko naszego miasta Chorzowa, ale również miast ościennych, Katowic, Świętochłowic. Pomysł narodził się z życia. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat mieli możliwość zdobywania prawa jazdy w naszej szkole w ramach projektów unijnych. Były one zupełnie za darmo. Wyposażając ich w te umiejętności jazdy, no, mieliśmy nadzieję, że robimy wszystko co najlepsze do momentu, kiedy pojawił się problem bardzo tragiczny, kiedy jeden z naszych uczniów po prostu zginął w wypadku samochodowym. I wtedy sami uczniowie zaproponowali, że może powinniśmy kwestie bezpieczeństwa w naszej szkole w szczególny sposób wyróżnić i podjąć jakieś działania, które pozwolą uniknąć przede wszystkim tak tragicznych wypadków. Debat, spotkań z młodzieżą nigdy nie za wiele. Jeszcze kilkanaście lat temu ten sposób nawiązania kontaktu ze społeczeństwem nie był praktykowany. Natomiast doskonale widzimy, że ludzie młodzi są zainteresowani poczuciem bezpieczeństwa przede wszystkim własnego, jak i pozostałych użytkowników, z którymi mogą się spotkać na drodze w trakcie, czy to będąc osobą pieszą, czy rowerzystą, czy też tym, który kieruje pojazdem. Właśnie w ten sposób próbujemy dojść do świadomości, do zrozumienia i głębokiego zastanowienia się nad tym, że sami mamy wpływ na własne bezpieczeństwo. Stąd też nasze informowanie o obowiązujących przepisach prawnych to raz. Natomiast tak naprawdę dążymy do tego, ażeby uniknąć tej odpowiedzialności, a już na początkowym etapie zaradzić temu, ażeby nie doszło do czynu zabronionego. No niestety w ubiegłym roku na terenie Śląska co czwarty wypadek, jeżeli chodzi o kategoryzowanie sprawcy, był właśnie spowodowany przez kierującego będącego w wieku pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Nie tylko rozmawiamy na temat bezpieczeństwa, nie tylko sami promujemy bezpieczeństwo, ale również chcieliśmy im pokazać pewne rzeczy. I stąd mamy właśnie gogle, gdzie mamy narkotesty, alkohol testy, mamy symulator dachowania, będą pokazy ratownictwa. Straż Pożarna przygotowała również taki pokaz. I to najbardziej wyposaża uczniów w potrzebną wiedzę, ale też sprawia, że zaczynają myśleć o sobie nie tylko jako super sprawnych kierowcach, którzy są młodzi i całe życie przed nimi, ale że odpowiadają również za bezpieczeństwo swoje i tych, którzy są na drodze. Oczywiście symulator nie zastąpi nam warunków naturalnych, jednakże jest w stanie wskazać zagrożenie, jakie istnieje w przypadku zdarzenia drogowego, kiedy nie mamy zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo nigdy nie jesteśmy przygotowani na tego typu sytuacje, bo przecież pamiętajmy o tym, że jest to zdarzenie nagłe, losowe, na które nikt z nas nie jest przygotowany. Tutaj mamy jednak możliwość bycia w tym pojeździe i przygotowania się do wykonywania symulacji.